Chciałbym powitać w moim panelu panią Małgorzatę Stanowską, Head of Public Policy for CE w Uberze. Pani Małgosia była również w Amazonie i w Banku Światowym, więc perspektywa jest szeroka. Prezes Krzysztof Drynda, prezes Polskiej Agencji Informacji i Handlu. Jacek Graliński, szef AmChamu Pharmaceutical Company i również szef firmy farmaceutycznej. Piotr Kamiński, Head of Office Leasing w JLL. Paweł Kusiak, Deputy CEO w banku HSBC oraz Vangelis Savvas, dyrektor w 3M i Head of 3M SSC Service in Wrocław. Proszę Państwa, patrząc na logotypy, to już jest niezła wystawa, ponieważ mamy tutaj od 3M-a, który jest rokrocznie nazywany najbardziej innowacyjną firmą na świecie, poprzez sektor farmaceutyczny, który obecnie razem z bankowym i tu HSBC najbujniej rozwijają się w Polsce, tworząc największą ilość miejsc pracy. Mamy nieruchomości, czyli JLL-a, który zęby zjadł na dużych, a dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o mniejszych miastach. Mamy prezesa PAIH-u, który dzisiaj chyba ma najwygodniejszą rolę, ponieważ tak naprawdę mógłby siedzieć dwa krzesła za nami, tylko się uśmiechać i przytakiwać, bo jest dobrze. Oczywiście w Krynice łamane przez Karpaczu nikt nie narzeka, natomiast my byśmy chcieli, żeby tutaj troszkę powiedzieć też na koniec o tym, co mogłoby się jeszcze wydarzyć, żeby było równie dobrze w perspektywie nadciągającego kryzysu, a może nawet troszkę lepiej. No i oczywiście jest Gosia z Ubera, który jest największym gospodarczym, brzydko mówiąc, disruptorem, czyli wywracaczem stolików. Chcielibyśmy zrozumieć, co Uberowi dała Polska i w jaki sposób byli w stanie przetransponować tą gospodarkę, która tak naprawdę była bardzo, po angielsku mówiąc, stiff, czyli sztywna i ukształtowana głównie w latach 90. Proszę Państwa, będziemy mówić po polsku, pamiętając, że dla Vangelisa będziemy potrzebować troszkę czasu na tłumaczenie, ale patrząc na to, jak 3M jest obecne ze swoimi korowymi produktami w Polsce, kiedy przyszedł pomysł, no oczywiście rozumiemy, pamiętamy Viscoplast, pamiętamy ten niesamowity rozwój 3M w Polsce i w ogóle tej gałęzi gospodarki, kiedy przyszedł pomysł na shared service i dlaczego Polska wygrała z innymi lokalizacjami? So, thank you first of all for the question. We are pretty new compared to other service centers, like the service center in Wrocław was established 2015, and it was part of a bigger transformation plan of 3M, starting more than 10 years ago with the implementation of SAP globally. Europe had a priority in this implementation of new systems, and that gave the opportunity also for the centralization of services, like the typical model of all the service center. What drove us to Poland was, first of all, as you mentioned, you know, we had already a great presence with the acquisitions done, you know, 30 years ago. We have the Wrocław Super Hub just outside our city. We knew the area, we knew the capabilities of the workforce, you know, very resilient, young, educated, multilingual workforce, great infrastructure. I would say also the area of Wrocław, you know, is growing steadily the last 20 years. I'm very excited to be here. I came 2016, and I'm a big fan of Wrocław City. So all these were some of the reasons that drove us here. To co w takim razie dla najbardziej innowacyjnej firmy na świecie jest innowacyjnego w tym, co robicie we Wrocławiu? Czym mógłbyś się pochwalić z działki, która być może nie wszystkim, znaczy wszystkim się może wydawać, że siedzą księgowi, przerabiają faktury, ktoś działa wymyślając aplikacje w IT. Co jest takiego w centrum 3M-ów we Wrocławiu, co można by porównać do tego, co wszyscy znają, czyli złote buty zwycięzcy olimpijskiego? So I would say that, first of all, we have a very fierce internal competition between the three service centers that we have. Like, we collaborate but also actively compete with Costa Rica and Philippines, the other two service centers.
And I have to be to say that, you know, I'm really proud about the quality of what we do here. Okay. A joke that I usually make with my people, because, you know, you have to compare also cultures, okay, the culture of Costa Ricans, the culture of Philippines versus the culture of Poland. In Poland, you have to convince people, you have to go through the process of really going through convincing all these ale and buts. But when you have done that, then you don't have to look behind you. You know, the quality is always there. Other cultures behave differently. You know, they are more, you know, one thing that we lack here, and, you know, it's actively something that I keep, you know, preaching to my team, is customer first, okay? We need to serve the customer, internal or external. And the access to the human capital I mentioned before gave us the opportunity to release their potential, okay? We have people bringing forward their continuous improvement ideas, ideas for small projects, big projects. And the last couple of years also we have introduced the Automation Power User Framework, a citizen developer framework, where people can learn the tools of automating simple tasks in their desktop. And we are already starting to see the productivity of this. Dziękujemy bardzo. No tu się pojawia ten stały element, który też dzisiaj powiązany jest z sukcesem Polski, ale też trzeba mówić o tym, że to będzie wyzwanie, czyli talent. Ludzie, którzy są, natomiast no, jeśli patrzymy na braki w sektorze IT, to jest 70 tysięcy osób tylko w Polsce na dzisiaj. To jeśli mówimy o, to jest ładne zahaczenie o customer first. Gosia, swego czasu jeden z waszych prezesów, będąc w Polsce na konferencji ABSL, miał takie wystąpienie, gdzie mówił: customer is going to rule the world. Wyście ten stolik wywrócili i rzeczywiście daliście tym, którzy wybierają w aplikacji, możliwość wyboru. Jak ten system sprawdza się w Polsce? Bo macie nie tylko to, co my widzimy, czyli taksówki, te taksówki, które dzisiaj nas wożą w Karpaczu, ale też macie centrum w Krakowie. Gdzie jest ta wartość? Bo tak próbujemy zrozumieć, co dla kogoś, kto wozi ludzi, daje dodatkową wartość w Polsce, bo wozicie ich po całym świecie. Może z wyjątkiem Węgier, gdzie pan premier powiedział, że jednak nie. Póki co. Dziękuję ci bardzo, Pawle, za to pytanie. Żeby na nie dobrze odpowiedzieć, to chciałabym dwa słowa powiedzieć o Uberze rzeczywiście jako firmie, który kojarzy się z wożeniem ludzi, kojarzy się jako platforma, która pośredniczy w łączeniu pasażera z kierowcą. I rzeczywiście jesteśmy od ponad 12 lat w sumie obecni w 100 tysiącach, nawet trochę więcej niż w 100 tysiącach miast na świecie i 70 krajach. W Polsce od 2014 roku. I też, żeby zrozumieć istotę firmy Uber, trzeba się przyjrzeć temu, w jakim modelu my pracujemy w tych wszystkich krajach, w których jesteśmy obecni. I rzeczywiście były takie czasy, one nie są wcale tak odległe, kiedy Uber był postrzegany, no pewnie nadal teraz jest w niektórych krajach rzeczywiście taka percepcja, jako właśnie ten disruptor, który wchodził z buta, który starał się wprowadzić swoje własne zasady. Natomiast to już jest przeszłość. To jest przeszłość, to było no, lata tak mniej więcej do 2016-17 za tak zwanego Uber 1.0, kiedy u sterów firmy był Travis Kalanick, który w ogóle był pomysłodawcą, założycielem, długoletnim prezesem firmy aż do ustąpienia właśnie w 2017 roku, do czego zmusili go inwestorzy, ponieważ Uber już za bardzo się rozpychał i za mało się zachowywał, że tak powiem, elegancko. I od tamtej pory bardzo mocno firma słucha tego, co do nas mówią nasi klienci, oczywiście pasażerowie, ale też państwa miasta, w których jesteśmy obecni. I no nie powiem, że na każdym rynku firma Uber operuje w innym modelu, ponieważ te modele są oczywiście powtarzalne, natomiast no na pewno jest ich więcej niż jeden. I w Polsce od roku 2020 po reformie usług transportowych i zmianie ustawy o ustawie transportowej Uber jest tak naprawdę taksówką, tak? Jest taksówką. Państwo pewnie tutaj też mieli okazję zobaczyć samochody, które operują na platformie. One są w pełni oklejone nie tylko tym znaczkiem Ubera, ale przede wszystkim
przede wszystkim oznaczeniem miasta, na terenie którego operują, czyli tutaj mamy miasto Karpacz. Czyli bardzo ładnie Państwo weszli w ten krwioobieg. No to myślę, że to było wymuszone przez klientów, którzy no nie chcieli jeździć kimś, kogo nie oczywiście, kojarzyli do końca. Oczywiście, że tak, więc to jest absolutnie tak. Plus dla nas oczywiście też customer first, myślę, że to jest w DNA każdej firmy amerykańskiej, ale to, co dla nas też jest chyba najważniejsze, to jest bezpieczeństwo. To jest bezpieczeństwo naszych użytkowników, to jest bezpieczeństwo zarówno pasażerów, kierowców i do osiągnięcia tego celu dążymy. W związku z tym tutaj już płynnie postarałem się przejść do Twojego drugiego pytania odnośnie właśnie Centrum Bezpieczeństwa Uber w Krakowie, które rzeczywiście powstało na przełomie 2016 i 2017 roku. W tej chwili zatrudnia ponad 330 specjalistów, agentów, którzy obsługują nie tylko rynek polski, nie tylko rynek Europy Centralnej, ale również Europy Zachodniej, Afryki Północnej, ponieważ Polska jest częścią rynków CE, ale też częścią rynku EMEA, tak jak pewnie też większość innych amerykańskich firm jest w ten sposób pogrupowana. I to są osoby, które na co dzień czuwają, można powiedzieć 24 godziny na dobę, czuwają nad bezpieczeństwem platformy, rozumianej właśnie jako bezpieczeństwo wszystkich użytkowników. I są to, proszę Państwa, ludzie nie tylko Polacy. To jest w tej chwili ponad 20 narodowości, ponad 12 języków, które są tam wspierane. To są ludzie, którzy na co dzień mają bezpośredni kontakt właśnie z użytkownikami, ale również no, zarówno z pasażerami, z kierowcami. To jest jedna tak jakby odnoga ich działalności. Natomiast to, co jeszcze jest istotne, to jest to, że to są również osoby bardzo wysoko wykwalifikowane, które zajmują się również testowaniem wszelkiego rodzaju nowych polityk i procesów bezpieczeństwa, które są wdrażane nie tylko u nas w tym mikro czy szerszym makroregionie, ale na całym świecie w firmie Uber. To jest drugie tego typu centrum po centrum w Limerick, które działa w Europie. Proszę Państwa, to jest ciekawa rzecz. Bardzo się cieszę, że to zostało podniesione, ponieważ my mówimy o tych centrach i jeszcze na początku, kiedy ten biznes wchodził do Polski, mówiło się, że to są wklepywacze faktur, osoby, które przerabiają proste rzeczy. Dzisiaj może w Krakowie mówi się troszkę bardziej politycznie poprawnie pianiści. Natomiast my nadal patrzymy na biznes, który się rozwija. To nie są te podstawowe rzeczy. I bardzo się cieszę, że Gosia wspomniała o tym bezpieczeństwie. Bezpieczeństwo klienta, pasażera zarządzane jest z Polski. To, co było wcześniej mówione u Vangelisa, to są osoby, które wdrażają nowe projekty, nowe produkty. I teraz patrząc na to, co się dzieje na bezpieczeństwo, mamy dwie osoby z takich kawałków biznesu. Mamy banki i mamy biomet. Tam bezpieczeństwo, tam jakby jakość tego, co się dzieje, jest bardzo ważne. Może, Pawle, zaczęlibyśmy od was. HSBC, wy nie macie detalu w Polsce. Mieliście, bardzo żałuję, sam byłem klientem, tam rzeczywiście czuło się customer first, natomiast macie tą obsługę korporacyjną. Co jest takiego, że zdecydowaliście się tego typu rzeczy robić z Polski? Dziękuję bardzo, Pawle, za to pytanie. No my pewnie w obecnej sytuacji rynkowej cieszymy się, że nie mamy tej bankowości detalicznej. Ale mówiąc o tym, co charakteryzowało HSBC. HSBC w Polsce rzeczywiście jest obecny jako bank, który świadczy usługi głównie na rzecz przedsiębiorstw od ponad 20 lat, ale też od ponad 15 lat mamy Centrum Usług Wspólnych w Krakowie. To Centrum Usług Wspólnych w tej chwili zatrudnia ponad 5 tysięcy osób i o ile rzeczywiście na początku w dużej mierze przejmowało obsługę operacyjną, poczynając od Polski, to w tej chwili pełni kluczową rolę w naszej strategii bankowej na Europę. To jest nasze jedyne centrum w Europie i tutaj pewnie chciałem powiedzieć o kilku takich elementach, które z punktu widzenia biznesu regulowanego, którym my jesteśmy, jest szalenie istotne. To po pierwsze osiągnęliśmy taką skalę, która powoduje, że stosunkowo łatwo jest dodawać tam poszczególne usługi i serwisy, ale też ze względów regulacyjnych
jeśli chodzi o obieg dokumentów, dostępność i przetwarzanie informacji, to bycie w Unii Europejskiej i przetwarzanie informacji dla klientów z Unii Europejskiej jest w tej chwili daleko łatwiejsze niż robienie to w innych lokalizacjach. Z naszej perspektywy centrum usług wspólnych, które posiadamy, są skoncentrowane w Azji, głównie w Indiach oraz w Ameryce Północnej. Natomiast to rzeczywiście jest takie jednoeuropejskie. Czym ono się w tej chwili zajmuje? To była taka mocna ewolucja i z naszej perspektywy widać, że w tej chwili z takich zarządzania prostymi operacyjnymi procesami większa część aktywności to jest zarządzanie ryzykiem. My, będąc w sektorze bankowym, nasz taki codzienna praca to jest zarządzanie ryzykiem dla naszych klientów. I mówiąc o zarządzaniu ryzykiem, mówimy o wszelakim rodzaju ryzyku. Regulacyjnym, kredytowym, compliance'owym szeroko pojętym, ale też na przykład taki najbardziej zaawansowana komórka to jest ryzyko modeli finansowych, które my używamy do wyceny ryzyka na całym świecie. I mamy taki zespół w Krakowie, który zajmuje się dokładnie tym, jest bardzo międzynarodowy, jest to super zaawansowane, bo to rzeczywiście powoduje, że oni dbają o to, żeby nasze modele i wyceny ryzyka były właściwe i to funkcjonuje na rzecz całej organizacji, nie tylko organizacji europejskiej. Ale mamy nadzieję, że jeśli pojawi się kolejny Lehman Brothers, to ten Lehman nie będzie miał ski czy cki na końcu, bo ten, kto był powodem kryzysu, był z Krakowa. To, co powiedziałem o tym, że jesteśmy biznesem regulowanym, to powoduje, że w tej chwili całość zarządzania ryzykiem, to, o czym mówiłem o tych różnych rodzajach ryzyka, między innymi też te ryzyka modelu, to jest coś, co jest bardzo mocno dyskutowane z regulatorami. Regulatorzy mają na to wgląd i oni wydają końcową aprobatę, czy ten model jest właściwy, czy nie. Także wydaje mi się, że jesteśmy w bezpiecznym miejscu, Pawle. Panie Jacku, z kolei pan tak naprawdę reprezentuje i AmCham z tej części farmaceutycznej i Amgen, który jest firmą biotechnologiczną. Co jest najbardziej wartościowego? I to już, proszę państwa, jakby kończąc wątek ludzki, bo tu chcę bym pokazać tą złożoność rzeczy, które się w sektorze dzieje w oparciu o ludzi. Co jest dla was najciekawsze tutaj, patrząc na kierunki, w których się sektor rozwija i ludzi, których tu znajdujecie? Tak, dziękuję. Chętnie odpowiem na to pytanie, ale trochę muszę wprowadzić państwa w kontekst, żeby być może z tak zróżnicowanego środowiska wyłoniła się pewna specyfika, którą reprezentuję. Rynek farmaceutyczny w Polsce to są leki, które dostarczane są polskim obywatelom w ramach na przykład refundacji. Ten rynek jest niezwykle regulowany, a skalę jego mogę pokazać w liczbie kwota refundacji roczna dla wszystkich leków to jest około 14 miliardów złotych, a dodając jeszcze do tego leki stosowane w szpitalach, no to przekraczamy 20 miliardów złotych wydawanych rocznie z pieniędzy publicznych. W Polsce jest obecnych kilkadziesiąt firm globalnych. W komitecie farmaceutycznym, którego jestem przewodniczącym, jest zrzeszonych 15 takich firm. To są firmy, które państwo znacie, to jest Pfizer, Roche, Amgen, AstraZeneca, które mają swój rodowód związany częściowo z rynkiem amerykańskim. Ten rynek jest niezwykle regulowany ze względu na to, że mówimy o bezpieczeństwie i skuteczności leczenia. W związku z tym w procesie dopuszczenia leku do obrotu, czyli stosowania u ludzi, ten etap, w którym lek jest sprawdzany pod względem jego skuteczności i bezpieczeństwa jest niezwykle istotny. I chciałem na tym przykładzie pokazać i odpowiedzieć na pana pytanie, pamiętając także o tym, że obecność inwestycyjna w Polsce to nie jest tylko sprzedaż leków, podałem państwu liczbę, ale to jest także produkcja leków lub ich komponentów, czyli stawia się fabryki, a także są centra usług wspólne, podobnie jak u kolegów, i badania kliniczne. I na tym ostatnim wątku chciałem skupić państwa uwagę. Rynek badań klinicznych w Polsce to jest za rok 2019 to jest 1 300 000 000 000 dolarów. To jest ogromny rynek. Polska jest dla świata bardzo ważnym miejscem na wykonywanie tych badań klinicznych, bowiem jesteśmy w takim rankingu miejsc, które są oceniane pod względem przyjazności dla badań klinicznych biotechnologicznych. Jesteśmy piąci po Chinach, czyli to jest piąta pozycja na świecie. Amgen na przykład jest czwartym miejscem na świecie, jeżeli chodzi o rekrutację pacjentów po Stanach Zjednoczonych. W związku z tym, biorąc pod uwagę, że jesteśmy obecni w ponad 100 krajach, to jest bardzo istotny element. I dlaczego tu jesteśmy? I dlaczego są inni obecni? Otóż mówimy o kilku komponentach. Jednym z nich to jest oczywiście kapitał ludzki. To są doświadczeni ludzie.
działamy w obszarze klinicznym, w związku z tym mówimy o tak zwanych badaczach, posłużę się językiem badań klinicznych, czyli lekarzach, którzy muszą mieć odpowiednie kompetencje i stosować się do bardzo precyzyjnych i restrykcyjnych protokołów prowadzenia badań klinicznych. To są tak zwane ośrodki badawcze, a posługując się językiem bardziej potocznym, szpitale, przychodnie rozproszone po całej Polsce, które także muszą spełniać bardzo wysokie normy jakościowe, które zresztą są monitorowane częstokroć przez urzędy rejestrowe, nie wiem, FDA, Europejska Agencja Leków. W związku z tym ten reżim jest niezwykle istotny. I w końcu też biorąc pod uwagę inne obszary, wspomniałem o centrach usług wspólnych, informatycy, inżynierowie, biotechnolodzy. Podam przykład jednej z firm, AstraZeneca, koledzy z firmy, którzy zwiększyli swoją obecność w Polsce kilkukrotnie w ciągu ostatnich kilku lat, gdzie mają centrum usług wspólnych na parę tysięcy osób w Warszawie. Takich centrów usług wspólnych jest sporo, to są też Kraków i inne miasta, więc kapitał ludzki jest przede wszystkim. Proszę Państwa, to jest ciekawa rzecz. Proszę zwrócić uwagę na jedną kwestię. My mówimy o tym, że powstało w Polsce 42 tysiące nowych miejsc pracy. Generalnie to jest między 25 a 30 co roku. Nikt z mówiących tutaj dotychczas nie wspomniał o tym, że przychodzimy do Polski dlatego, bo tu jest tanio. Te czasy taniości już się skończyły. One były na początku elementem, który przywiózł tego typu firmy po Pradze i Budapeszcie do Warszawy. Potem okazało się, że Warszawa już była ciut droższa, więc szukano tańszych lokalizacji. To były lata 2003, 2004. 2004 to eksplozja w ogóle, kiedy weszliśmy do Unii, do 2006 roku. Nikt dzisiaj nie mówi o cenie, wszyscy mówią o jakości tych ludzi, których to możemy znaleźć i których można zatrudnić, którzy są odpowiedzialni nie za proste rzeczy, żeby przesłać fakturę, chociaż jeśli, to jest taki przykład, prezes Porsche powiedział. Tak, w COVID-zie wszystkim się wydawało, że jesteśmy takim back office'em, tylko jak przestaliśmy przychodzić do biur na 2 tygodnie, przestaliśmy przerabiać faktury, przestały pieniądze płynąć w firmie, firma stanęła. Przez 2 tygodnie Porsche nie był w stanie, dlatego że przysłowiowi księgowi nie przyszli do pracy, nie był w stanie pracować. Te czasy, kiedy mówimy o prostych pracach, już się skończyły. I teraz patrząc na to, co się dzisiaj dzieje, poszukujemy ludzi. Wiemy, że w Polsce jest te 7, czasami 12 większych miast, ale patrząc w stronę JLL-a, jak to wygląda dzisiaj? Czy pracując zdalnie jest perspektywa na to, żeby ten sektor wyszedł gdzieś szerzej do mniejszych miast i zaczął szukać tam ludzi, być może ściągając ich do dużych ośrodków, a być może dając im pracę tam na miejscu? Czy wydaje się panu, że to, co dzisiaj robimy w sektorze usług dla biznesu, jest perspektywą dla mniejszych lokalizacji? Sądzę, że zdecydowanie tak. I na to się składa pewnie wiele czynników. Jeden najbardziej oczywisty to jest właśnie ta dostępność wykwalifikowanych pracowników. Przy bezrobociu w głównych lokalizacjach rzędu 1, 2, 3%, no oczywiście jest o wiele trudniej pozyskać pracownika, więc naturalną koleją rzeczy jest to, że patrzymy na coraz to inne miasta. I tak jak pan powiedział, że nikt nie mówi o tym, żeby było tanio, tylko mówi o tym, żeby była jak najwyższa jakość, to w biurach cały czas oczywiście cena jest bardzo ważnym elementem wyboru lokalizacji. Natomiast zdecydowanie po pandemii widzimy ogromną wagę jakości produktu, który wybiera najemca. I pewnie ta jakość produktu w rynkach mniejszych, mówię tutaj nie o tych 5-6 głównych rynkach regionalnych, jak Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Trójmiasto, Łódź, ta jakość może być jakimś problemem. Większość bardzo dużych organizacji ma swoje wytyczne nieruchomościowe, które nakazują, żeby biuro wyglądało tak, a nie inaczej, żeby spełniało określone kryteria techniczne. I takiego produktu czasami w tych małych miastach nie ma, albo jest go mało, co nie znaczy, że on nie powstaje, bo powstaje. Tylko że pewnie będzie pewną barierą uruchomienie centrum usług wspólnych na przykład 1000 osób w Szczecinie, ale już na 100 osób jak najbardziej.
I w momencie, kiedy lokalni deweloperzy, ale również ci ogólnokrajowi czy międzynarodowi dostrzegą pierwsze ruchy zdecydowane z sektora SSC, że ten sektor wybiera mniejsze miasta, to naturalną koleją gra podaży i popytu. Oni też zaczną inwestować właśnie w te mniejsze miasta. Bardzo dziękuję. Panie prezesie, tu były pochwały dla tego, co jest do znajdowania w Polsce, natomiast proszę państwa, ja bym troszkę chciał wprowadzić taki element korridy. Mamy ekspertów, którzy uważają, że to jest wszystko bardzo fajne, dobre. A teraz takie proste pytanie. Kto z państwa ma dzieci? Ręka do góry. I teraz, słuchając tego wszystkiego, czy polecilibyście swojemu dziecku udanie się do pracy do jednej z tych firm, ale nie do banku HSBC, żeby siedzieć w okienku, czy do, no nie wiem, firmy farmaceutycznej związanej z lekami, czyli produkcji leków albo sprzedawania leków w przysłowiowej aptece, albo, no nie wiem, do produkowania butów, w których kolejne rekordy będą bite. Do tych centrów, gdzie dba się, tak jak w przypadku Ubera, o bezpieczeństwo klienta, o bezpieczeństwo pieniędzy, o bezpieczeństwo tych, którzy używają tych produktów. Czy dzisiaj tak z ręką na sercu i patrząc na przyszłość swojego dziecka, uważacie, bo chcielibyśmy się tego dowiedzieć, czy to jest sektor, który jest sektorem przyszłościowym, ale pod tej dużej ilości pozytywnych rzeczy usłyszanych chciałbym zapytać, czy ktoś ma jakieś obiekcje co do tego sektora? Nie wiem, czy on się będzie rozwijał, czy to nie jest tak, że przyszliśmy tutaj do Polski, ale za chwilę pójdziemy gdzie indziej. Czy macie jakieś takie pytania, które by pokazały nam, że być może jest jakiś kawałek, o którym którego nie widzimy, albo o który należałoby zadbać? Być może takie właśnie customer satisfaction. Z perspektywy waszego dziecka. Kto będzie odważny, żeby pierwszą rzecz powiedzieć? Nie mówię na nie, ale taką, która będzie wyzwaniem, patrząc na perspektywę tego, że wasze dziecko miałoby tu pracować. Nie wiem, czy pewnie bez mikrofonu, chyba że nie wiem, byłaby szansa, żeby tu podejść. Proszę bardzo. To słuchamy. Dariusz Suszyński. Ja powiem tak, my już troszeczkę inaczej myślimy o naszych dzieciach, bo żyjemy w trybie czasu pracy 5 lat w jednym miejscu, szukamy nowych wyzwań, żeby się nie zastać. A nasze dzieci, podejrzewam, że albo będzie trochę też tej zdalnej pracy, co po COVID-zie pokazało, że jednak można dużo pracować zdalnie. Gospodarka szukała rozwiązań, żeby obniżać koszty, no to teraz mamy rynek pracownika, który też szuka lepszych możliwości. Kwestia jest strefą komfortu. Jeżeli firmy będą zapewniały tą strefę komfortu, czyli możliwość spłaty kredytu, jakieś wsparcia socjalne też firmy, to będą przyciągały pracowników. Jeżeli nie będzie tej jakości świadczonej przez pracodawcę, to jednak pracownik będzie szukał lepszego pracodawcy. Dziękuję bardzo. No to jest pytanie, które teoretycznie powinno być w DNA naszych firm. To może tak prowokacyjnie. Gosia, w jaki sposób wy swoim pracownikom zapewniacie komfort pracy, wiedząc, że klient czasami, który wsiada, może być na nim zmęczony? Znaczy, jak dbacie o rozwój firmy z perspektywy tych, którzy was reprezentują na rynku? Tak, to jest bardzo dobre pytanie i jednocześnie dosyć takie prowokacyjne. W dobie, kiedy jest dyskutowana dyrektywa na temat pracy platformowej, dyskutowana ona w zasadzie, no bardzo mocno już jest konsultowana na poziomie Unii Europejskiej z krajami członkowskimi. I teraz tak, no oczywiście musimy tutaj podzielić tych tak zwanych pracowników firmy Uber na osoby, które są bądź pracownikami korporacyjnymi w biurze Uber, bądź to właśnie są pracownikami, którzy na co dzień pracują w... Mówmy o szat-serwisie, bo to jest jakby core, czyli ktoś dzwoni z jakąś pretensją, znaczy mówię, to są też ludzie narażeni na kontakt bezpośredni z klientem. No absolutnie, oni są nie dość, że narażeni, to tak naprawdę to jest no, główne ich zadanie, tak, żeby być... A z drugiej strony są wizytówką waszej firmy, z drugiej strony są nie mogą powiedzieć, że mają zły dzień. Oczywiście, że tak. No, ja też myślę, że to jest no, dosyć charakterystyczne dla wszystkich firm amerykańskich, że dla nas nie dość, że jest bardzo istotny klient, no to jest też pracownik bardzo ważny, więc
nie wiem, nie mogę, całe życie pracowałam w amerykańskich firmach, jakoś tak się składało, więc trudno mi powiedzieć, jak jest w firmach z innym kapitałem. Natomiast no, amerykańskie firmy na pewno bardzo mocno są zorientowane na ten dobrostan swojego pracownika, tak? Swoim agentom oferujemy oczywiście wszelkie możliwe narzędzia, które mają im ten dobrostan zapewnić. Jeżeli potrzebują wsparcia psychologicznego, to jest ono udzielane. Jeżeli potrzebują dodatkowego czasu wolnego, no to go uzyskują. Mamy w Krakowie, w centrum, mamy kilka takich pokoi do relaksacyjnych, gdzie można sobie pójść, potrenować jogę, popatrzeć na rybki, które pływają w akwarium. To trochę brzmi banalnie, ale no wiemy, że to jest to, co rzeczywiście tę jakość pracy poprawia i redukuje stres. To jest ciekawe. To teraz dziękuję bardzo za odwagę, ale spróbujmy to zwrócić. Tu usłyszeliśmy mnóstwo elementów takich, że my dbamy o pracownika. Pewnie JLL mógłby podać setki przykładów, jak bardzo biura dzisiaj są zbudowane pod... Nie wiem, jakbyś miał powiedzieć taki element, który się najbardziej zaskoczył w ciągu ostatniego roku, co się pojawiło w biurze? Myślę, że takim... Znaczy, to wyniknęło wprost z pandemii. I tak jak wcześniej faktycznie mieliśmy pewne proste rozwiązania, jak chill-out roomy chociażby w biurach, albo zielone strefy w biurach, które często były po prostu jakąś zieloną ścianą. Tak, pandemia nam może nie wywróciła, ale zmieniła nasze wartości i na pierwszym miejscu jest zdrowie. Czyli ten przykład taki zdrowotny, to co by to było? To są na przykład relaxation zones. Już nie chill out roomy, tylko relaxation zones. A czym to się różni? To, że to pomieszczenie, chill out room często był miejscem, gdzie doznawaliśmy różnych bodźców. Tam były piłkarzyki, tam był bilard, tam były jakieś gry. Teraz bardziej oczekujemy miejsca, gdzie po połowie ciężkiego dnia pracy po prostu możemy iść, na przykład się chwilę położyć, na przykład posłuchać w spokoju muzyki. My mamy na przykład bibliotekę w biurze, gdzie po prostu możemy iść, odpocząć i chwilkę się wyciszyć. Ciekawe, proszę zobaczyć, że biblioteka jest takim najnowszym osiągnięciem, które dajemy pracownikom w biurze. No, wydawałoby się, że książki powinny być naturalnym otoczeniem. Vangelis, wy jesteście najbardziej innowacyjni. So as you ask the question, you know, I was looking to find something to read to you because, you know, we are all facing the same competition here and we are trying to provide the same things to our employees. So we have implemented, we used to have, you know, the usual company suggestion box, physical paper, you know, you drop it there. We had to go, you know, think differently with the whole hybrid and remote working situation. So now I have all the anonymous, you know, feedback or ask or questions directly to my email. So one of these I have to read it to you. So, you know, in the office, we only have standard milk, okay? And why not, long story short, you know, why not have, you know, plant-based or at least in some locations, another email about, you know, why don't you convert one of the coffee machines to decaf? So you need to give people opportunity to speak up. Okay, if we don't listen to the people, we don't know how they feel, especially now with the remote and hybrid. You don't also see them. You don't have the opportunity to interact casually. The water cooler effect, as they say in the US. So you have to find other ways of tapping into, you know, everyday thoughts and see what you can do. You know, proszę Państwa, średnia wieku osób pracujących w tych centrach to jest 33. To sobie można wyobrazić, bo to są osoby, które nie miały zbyt wielu wyzwań w życiu dotychczas. Coś jeszcze z kartoteki JLL-a? Tak, i żeby bardzo krótko, ponieważ te strefy relaksu były na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o oczekiwania, natomiast dostęp do zdrowych, świeżych posiłków to był numer dwa w ankietach, czego oczekują obecnie pracownicy w swoim miejscu pracy. Czy to są elementy, które Państwa przekonują, czy to nie są elementy czasami z perspektywy rodzica patrzące, w głowie mu się przewróciło? Przecież ja chodziłem do pracy i musiałem nosić własne kanapki. Czy jest coś jeszcze, co mogłoby przekonać was do tego, żeby wasze dziecko posłać do takiej firmy? Witam Państwa serdecznie. Rafał Turczyński, Firewall Polska. Wszedłem na chwilę, zostałem na dłużej. Ale to tylko dlatego, że potraktowaliśmy kwestię zdrowia.
nie chcąc uprawiać marketingu, to my żeśmy wprowadzili kilkadziesiąt urządzeń dekontaminacji na, to wydarzenie. Rok temu, kiedy dostaliśmy raporty między innymi z CIOP-u polskiego, ale też i pod auspicjami profesora Fala, okazało się, że ilości toluenu, formaldehydu, legionelli, która się kolonizuje w biurach, jest tak duża. I tutaj pan Piotr Kamiński jako przedstawiciel największego podmiotu, który pomaga w komercjalizacji biur, zapewne posłuży się certyfikacjami WELL i tego typu podobnymi, jest bardziej mylnego. Certyfikacja dotyczy budynku jako samego w sobie, a w biurze mamy kocioł. I dlatego my dzisiaj, zaczynając od Niemiec, ale jesteśmy spółką polską, przede wszystkim wtłaczamy i ja sam jako alergik mam możliwość obcować z gamą naszych urządzeń, kombajnów, nie oczyszczaczy. Przede wszystkim, jeżeli posłałbym gdziekolwiek dziecko, to tam, gdzie nie nabawi się przewlekłych chorób nieinfekcyjnych. 2-3 godziny dziecka mojego w szkole powoduje, że ono przychodzi, mówiąc nieładne, skapciałe. To nie jest wina nauki, to jest wina otaczającego nas powietrza. Dziękujemy. Proszę Państwa, no, marketing, który nam pomógł, to znaczy są pewne rozwiązania, które rzeczywiście mogą zwłaszcza temu pokoleniu, które jest pokoleniem rent economy, które nie musi posiadać, ale to, co ma, nawet nie na własność, chce mieć w dobrej jakości. No to teraz, jeśli mówimy, jeszcze jakiś kolejny przykład o tym, dlaczego warto z nami? Znaczy myślę, że pytanie jest troszkę źle postawione do publiczności, bo te osoby, o których my mówimy, to nie są osoby, które są wysyłane przez rodziców do pracy. To jest pierwsza rzecz. I wydaje mi się, że pytanie powinno być postawione raczej w taki sposób, co powoduje, że młody człowiek chce przyjść. I rozumiem, taki był sens pana pytania. I trochę mi umyka jedna rzecz, mianowicie praca jest miejscem, w którym ktoś młody ma się realizować. W związku z tym plan kariery zawodowej, ścieżki rozwoju, jest zdecydowanie czymś niezwykle interesującym i akurat branża farmaceutyczna bardzo o to dba. Takie określenie best place to work, na przykład, tak, znacie Państwo takie, to jest głosowanie przez pracowników, prawda? W związku z tym uzyskanie tego rodzaju certyfikatu świadczy między innymi o tego rodzaju aspektach. One wszystkie pozostałe, to co Państwo opowiadaliście, są ważne, ale wydaje mi się, że zapominamy troszeczkę o tym punkcie. Dziękuję. Pawle, ty chciałeś jeszcze coś dodać? Tak, ja chciałem dodać jeszcze jedną rzecz i tak trochę to ze swojej osobistej perspektywy, też jako rodzica jednak. Ale ja miałem taką ścieżkę kariery, że ostatnie 9 lat spędziłem pracując dla HSBC w różnych miejscach na świecie, robiąc różne rzeczy. I jeśli miałbym użyć takiego jednego argumentu z perspektywy budowania kariery dla młodego człowieka, ci młodzi ludzie są głodni wrażeń, głodni doświadczeń, to co my z kolei jako HSBC, ale pewnie każdy tutaj siedzący w dużej mierze może zaoferować, to jest, jeśli ktoś rzeczywiście nie chce podróżować, a chce mieć te międzynarodowe doświadczenia, chce mieć styczność z różnymi kulturami, obsługiwać różne rynki i też możliwość przełączania się z różnego rodzaju pracy, nie zmieniając pracodawcy, to jest naprawdę idealne miejsce. I mówię to o tym też z perspektywy osoby, która w jednym z moich ról przenosiłem operację w ramach banku HSBC do naszego centrum serwisowego w Krakowie. I to jest jedna z rzeczy, które zauważyłem. Rzeczywiście ludzie oczekują rozwoju i ten rozwój, szczególnie młodzi ludzie, definiują przez budowanie różnorodnych doświadczeń. I wydaje mi się, że wszyscy siedzący możemy to zaoferować, międzynarodowych doświadczeń, co też jest bardzo istotne, bo oni chcą być częścią szerszej pojętej społeczności, nie tylko społeczności polskiej, ale z drugiej strony czasami niektórzy z nich nie mają odwagi, żeby wyjechać i wtedy te doświadczenia są szalenie cenne. Więc jeśli pytałbyś się mnie osobiście jako rodzica, na co bym zwrócił uwagę moim własnym dzieciom, które na skutek moich nieszczęsnych wojaży są międzynarodowe, to pewnie to jest taki element, który dla mnie byłby decydujący. Bardzo dziękuję. Tak. Hanna Bożenowa. Przepraszam, może ja nie będę dokładnie mówić po polsku. Mieszkam w Polsce 10 lat, ale jestem obywatelem Ukrainy. I tak mam dwa pytańka. To, co pan Paweł pomówił, to ja bardzo zgodna, bo młodym ludziom i swoim dziecka ja by nie puściła w taką korporację, gdzie on jest taki mielki, drobny wind. Oni muszą mieć rozwój. Rozwój
вольний розвій, учтивий розвій, показати свої помисли, показати свої мишлі, маження і так далі. І з того я хотіла запитати пані Малгоржату. По-перше, я дуже щаслива, що пані не з'їла свої земби, земби всі на місці. І хотіла запитати. Прошу поправити, якщо я це не до кінця вім, але то, що я віджу з адзевночі Uber, дуже панство не трима так тільки працівників, правда? Панство делегує обов'язки, підписує такі з фірмами єдноособовими і так далі, і так далі. І то дуже важна річ, як економіст і аналітик, я віджу, що то є пшишлость. І для всіх, може бути, корпорацій, то буде пшишлость. Не тримати своїх працівників як рабів. Справедливо я по-польськи помовила. Ну, але делегувати обов'язки, відповідальність. І та відповідальність є мотивацією далі для кар'єрного взросту і так далі. То перше. Друге питання, перепрошую. До всіх я хотіла запитати, бо я так слухам, що не вистача фаховців. Зараз є така ситуація, що 6 мільйонів уходців заїхало через терен польський. Не вім докладні, ілі тут і є. Але з того, що я вім, я так само дуже фаховець, і з того, що я вім, зараз Польська ма такий ринок фаховців високого підйому. Я хотіла запитати, чи панство буде уважати на то, що зробить, люб ніць не робить. Дякую. Dziękuję bardzo. Zacznijmy, bo to drugie pytanie jest bardziej ekonomiczne. Zacznijmy może od tego pierwszego, ale to chyba jest szerokie pytanie. Uber ten model wprowadził. Pytanie, czy na przykład w bankach jest możliwe, żeby to nie był pracownik banku, tylko ktoś, komu coś delegujemy. Pewnie to może być wyzwanie, natomiast może takie generalne pytanie. Jak państwo widzą możliwość zmiany modelu pracy dzisiaj po COVID-zie, struktury pracy, czyli nie pracownik na umowie o pracę, tylko no, w Polsce to się mówi B2B. Ja bardzo chętnie na to odpowiem. Dziękuję też za to pytanie. My jako Uber rzeczywiście można powiedzieć, że trochę ten model pracy platformowej żeśmy wprowadzili na świecie. Tak? Oczywiście jest również bardzo wiele innych platform, które też go wdrożyły. Natomiast rzeczywiście no, leży on, że tak powiem, u podstaw samej idei leżącej za, czy też filozofii leżącej za tym, czym Uber stoi. Tak? I dla nas najbardziej istotne jest to, żeby ludzie mieli wolny wybór. I żeby mieli wolny wybór, żeby była ta elastyczność i rzeczywiście możliwość podejmowania decyzji, czy chcą pracować na umowach o pracę, czy chcą pracować w innej formie, czy chcą właśnie, tak jak to jest w przypadku naszej firmy, być niezależnymi, bądź to w przypadku Polski i polskiego prawa, niezależnymi jednoosobowymi podmiotami, którzy współpracują z platformą Uber na zasadzie tego tak zwanego potocznie samozatrudnienia, bądź też pozostają w takim, a nie innej relacji z partnerami flotowymi, czyli z podmiotami, z przewoźnikami, którzy zatrudniają znowu w ten czy inny sposób kierowców, mają czasami kilkadziesiąt, czasami nawet kilkaset aut, tak samo kilkudziesięciu bądź też kilkuset kierowców, ponieważ no, my wychodzimy z założenia, że Uber zarówno jako te usługi przewozowe, ale też i nie zapominajmy, że Uber to jest Uber Eats, tak? Czyli to są również kurierzy, którzy dostarczają nam jedzenie do domów, żeby współpracowały z platformą osoby, które rzeczywiście dobrze się czują w takiej formie,
relacji z podmiotem, z którym współpracują, ponieważ nie chcemy niczego narzucać, chcemy dawać wybór, tak? To nie jest tak, że my dążymy do tego, żeby cała praca na świecie była świadczona na zasadzie właśnie tej tak zwanej gig economy, bo to by było złe, tak? Każdy ma prawo niezależnie wybierać to, co jemu najbardziej pasuje. No my staramy się przyciągać do marki osoby, które potrzebują właśnie tej elastyczności, którzy są z nami dlatego, że niejednokrotnie chcą sobie dorobić studenci, niestudenci, osoby o wyższych, osoby o niższych kwalifikacjach, które kilka godzin, kilkanaście, czasami kilkadziesiąt w tygodniu chcą sobie popracować bądź to jako kurier, bądź to jako kierowca. Niejednokrotnie to, patrząc na to z perspektywy takiej, że jest to dla nich pierwszy krok w ich karierze. Są oczywiście tacy, którzy zostają z nami na dłużej i to jest niejednokrotnie, można powiedzieć, ich zawód. I również tutaj chciałabym od razu nawiązać do tego, co pani powiedziała, czy też zapytała w tym drugim pytaniu, tak? Bo my tutaj, proszę państwa, bardzo dużo mówimy o osobach wysoce wykwalifikowanych, tak? Mówimy o specjalistach IT, mówimy o no, osobach, które mają niejednokrotnie, nawet jeżeli nie duże doświadczenie, to na pewno za sobą pokończone znakomite szkoły, uzyskane wspaniałe certyfikaty. Natomiast no, rynek pracy nie tylko stoi takimi osobami wysoce wykwalifikowanymi, tak? I myślę, że też o nich należy, a może przede wszystkim o nich należy pamiętać. I dlatego myślę, że platformy takie jak nasza oferują również tę możliwość w pewien sposób podnoszenia tych swoich kwalifikacji poprzez z jednej strony to mogą być osoby, które zaczynają u nas jako kierowcy, tudzież kurierzy, potem zostają partnerami flotowymi, albo z drugiej strony w ten sposób zarobkują, doszkalając się, dokształcając, tak? I mamy bardzo wiele osób, które przyjechały z Ukrainy po ataku Rosji. Oczywiście mamy też bardzo dużo osób, zwłaszcza mężczyzn, którzy wrócili do domu, żeby walczyć. Ale to nie są tylko Ukraińcy, to są również inne narodowości. To pewnie zahacza już o drugą część pytania. Ja wspomniałem, że pan prezes Drynda będzie miał najłatwiejszą sytuację, aczkolwiek teraz chcielibyśmy, panie prezesie, zapytać o coś takiego. PAIH to jest to miejsce, które tak naprawdę reprezentuje Polskę na zewnątrz, ściąga te wszystkie firmy, o których tu mówimy, wspiera polskich inwestorów w ekspansji na zewnątrz, natomiast jest też ten program Poland Harbor i to jest chyba odpowiedź na pani pytanie, co zrobić? Z takich krótkich statystyk, oczywiście 6 milionów to są wszyscy emigranci z Ukrainy, tak naprawdę w Polsce było 3 miliony 700, 900 tysięcy wróciło, to jest 2 miliony 800, tylko statystyki są niestety okrutne. 51% to są osoby poniżej 18 roku życia, 73% to są kobiety, najczęściej z małymi dziećmi, więc tu są pewne wyzwania, jak zagospodarować te osoby, po pierwsze, żeby one się uspokoiły, wyciszyły, znalazły miejsce, w którym mogą normalnie funkcjonować i zaczęły szukać miejsca, w którym mogą się rozwijać. Bo to są duże rzeczy. Ja bym chciał tylko pana prezesa poprosić o to, że Poland Harbor jest takim programem, który troszkę zagospodarowywał tych, którzy mieli na siebie pomysł, ale dzięki temu też jakby ci, którzy już tutaj byli, mogą znaleźć również zatrudnienie. I za chwilkę. Aha. Dziękuję. Ja teraz pytam nie za uchodźców, matek z dzieckiem i tak dalej. Bardzo dużo teraz na terenie Polski obywateli Ukrainy z wysokim poziomem wykształcenia. Ja tak przypomnę, co Ukraina jest czwartym miejscem w świecie po ilości wykształconych osób. Tylko to. Tak, tak. To znaczy 64% osób, które przyjechały z Ukrainy, mają wyższe wykształcenie. 31% deklaruje znajomość komunikatywną języka angielskiego. Tak, tylko że to nadal są osoby z wyższym wykształceniem, czyli na przykład matki, które mają małe dzieci. Więc tu zagospodarowanie tych osób jest wyzwaniem. Ale wróćmy do Poland Harbor, bo to jest to miejsce, które tak naprawdę na dzisiaj pozwala ten potencjał zagospodarować. Więc
Poland Harbor to jest jedna rzecz, ale też jak wygląda perspektywa z punktu widzenia PAIH-u, który rozprowadza inwestorów i pewnie już podsumowując, czy możemy liczyć na to, że nadal będzie to sektor, który będzie rósł? No właśnie, dziękuję bardzo za to pytanie. To na początku Paweł przytaczał te statystyki wzrostu sektora usług w Polsce, jak duży to jest pracodawca, tak sektorowo bym powiedział. Pod kątem takim, jakby patrząc na to właśnie, jak te procesy wyglądają, no my w tej chwili mamy, to jest nasz największy pracodawca w naszym pipeline'ie, sektor usług, to też jest największy odsetek inwestorów, z którymi rozmawiamy. Sami amerykańscy inwestorzy w tej chwili, gdyby te projekty się zrealizowały, to mówimy o ponad 2000 miejsc pracy, to są te projekty, na których dopiero pracujemy. No i tutaj rzeczywiście dużym wyzwaniem jest dostęp do kadry, do wykwalifikowanej kadry, w tym sensie, że to bezrobocie w dużych miastach jest już bardzo małe i to jest duże wyzwanie. Rzeczywiście tą odpowiedzią na to wyzwanie jest program Poland Business Harbor. To jest projekt, który został wymyślony tak na szybko, można powiedzieć, tak? To po wyborach na Białorusi, kiedy rozpoczęły się tam protesty społeczne, to była szybka odpowiedź na to, jak pomóc protestującym obywatelom Białorusi. I tak wymyślono ten program. I on później się rozszerzył do 6 krajów wschodnich. I ten program polega na tym, że my przyciągamy do Polski specjalistów, głównie z sektora IT, którzy dostają wizę pobytową z pozwoleniem na pracę na rok, ale dla siebie i dla całej rodziny. I dzisiaj, jak popatrzymy na statystyki, to tak pod kątem liczby projektów obsługiwanych przez PAIH, okazuje się, że projekty białoruskie są najliczniejsze. Tak? To znaczy, że gdybyśmy mieli patrzeć pod kątem projektów, to Białoruś jest największym inwestorem w Polsce. Tak? Nie mówię kapitałowo, tylko pod kątem jakby liczby ściąganych firm. Bo to jest tak, że my ściągamy firmy białoruskie, ale też państwo również korzystacie z tego programu i za jego pomocą ściągacie swoich pracowników właśnie głównie z Białorusi do Polski. To, co jest istotne, w całym programie do tej pory wydaliśmy około 49 tysięcy rekomendacji dla pracowników. To są te osoby, które za pomocą tego programu są relokowane do Polski, zostały. Z czego, i to jest istotne, z czego 35 tysięcy po 24 lutego, czyli po agresji rosyjskiej na Ukrainie, nastąpił eksodus tego programu. I co jest istotne, z tego programu nie korzystają uchodźcy z Ukrainy, dlatego że te regulacje prawne w Polsce wprowadzone powodują, że nie mają takiej potrzeby, bo mają większy benefit, bo mogą przez półtora roku pracować, a Poland Business Harbor daje to pozwolenie na rok. Natomiast to, co jest niezwykle istotne z punktu widzenia tych statystyk, danych brakujących specjalistów jeszcze, to Paweł wspominał 70 tysięcy według GovTech-u te szacunki upiewają nawet do 100 tysięcy. Tak. I teraz to, myślę, ważna informacja, bo wiem, że się nie przebiła jeszcze z rozmów z państwem, ale w poniedziałek, czyli tuż przed forum, my mamy bardzo konkretną odpowiedź na ten brak ciągły jeszcze. A mianowicie w poniedziałek ogłosiliśmy, że program Poland Business Harbor rozszerzamy na cały świat. I jakby już od tego tygodnia mogą państwo zwracać się do nas, ściągać specjalistów nie tylko z Białorusi, nie tylko z tych krajów objętych programem, ale z całego świata i bardzo też rozszerzamy, że to nie tylko specjaliści IT, ale generalnie wszyscy tych, którzy są związani z nowymi technologiami, no bo to są te projekty, które na których nam najbardziej zależy i myślę, że to będzie też taki duży skok do przodu, jeżeli chodzi o atrakcyjność wyboru Polski jako miejsca inwestycji. Super. Bardzo dziękujemy, bo to krzepiąca informacja. Proszę państwa, podsumowując, zaczęliśmy rozmowę od danych sektora, które pokazywały, że w ciągu 20 lat w Polsce powstało 400 tysięcy miejsc pracy. Mówiąc o tych miejscach pracy, często myśleliśmy o miejscach, które były określane jako proste miejsca pracy. Natomiast rozmawiając z naszymi panelistami, zobaczyliśmy, że tak naprawdę ta złożoność zaczęła się bardzo mocno zmieniać i mówiliśmy tutaj o kluczowych działaniach w firmach, czyli bezpieczeństwie, security, ale i planowaniu linii dostaw, o
postrzeganiu bezpieczeństwa biznesu z punktu widzenia bezpieczeństwa firmy i z punktu widzenia bezpieczeństwa ostatecznego odbiorcy. To jest ciekawe i to pokazuje jakość, która zmieniła się w ciągu tych ostatnich 5-6 lat. Nadal przy 20 do 30 tysiącach miejsc pracy tworzonych w tym sektorze. Mówiliśmy też o tym, że to jest odpowiedź na potrzeby młodego pokolenia, no bo średnia wieku 33 lata. Szukaliśmy elementów, które zachęciłyby państwa dzieci do pracy w tym sektorze i okazało się, że tak, być może niektórzy mogą powiedzieć, że w głowach im się poprzewracało, ale proszę państwa, świat teraz idzie w tą stronę. Ta gig economy to nie jest coś, co może się wydarzyć, to już się wydarzyło i się dzieje. I przykłady biznesowe tych wszystkich firm, które tutaj mamy, pokazują, że ten model jest wdrażany. Także mamy nadzieję, że siedząc tutaj z wszystkimi uczestnikami, przekonaliśmy państwa do tego, żeby być zainteresowanym, śledzić ten sektor, być może z własnej perspektywy, a być może z perspektywy swoich dzieci. Bo zawsze szukamy jakiegoś takiego personalnego elementu, który przekonałby do tego, żeby o czymś, co znamy, posłuchać z innego punktu widzenia. Dziękuję bardzo moim panelistom, dziękuję państwu za uwagę, dziękuję, że wytrwaliście i chyba nas jest nawet więcej niż na początku, jak zaczynaliśmy. Dziękuję, pięknie jesteśmy do dyspozycji.